Witam serdecznie w najnowszym wydaniu Board News i zapraszam na garść świeżych informacji z planszowego świata. Premiera zaplanowana jest na Pyrkonie, a około 2 tygodnie później do sprzedaży trafi Flem Rouge, czyli w polskiej wersji Wielka Pętla od Fox Games. Instrukcja tej gry jest już dostępna. Dla zainteresowanych link znajdziecie w opisie. Wydawnictwo Galacta poinformowało o pojawieniu się na planszowym rynku serii gier Exit Gra Tajemnic. Będą nimi Śmierć w Orient Expressie, a także Zatopiony Skarb. Premiery tych gier możemy spodziewać się na pewno w tym roku, a o dokładnej dacie będę jeszcze informowała. Jak informuje swoich wspierających Czacha Games, czyli wydawca gry Pola Zieleni, ukończona została jej produkcja. Wydawnictwo nie omieszkało pochwalić się zdjęciami obrazującymi aktualny stan przygotowań przed wysyłką. Gra wraz z dodatkiem Dożynki rozsyłana będzie do wspierających w najbliższą środę, a więc już niebawem zazielenią się pola na stołach graczy. W miniony czwartek odbyła się premiera dodatków do gry Eos End od wydawnictwa Portal Games. Do sprzedaży trafiły rozszerzenia Czeluście oraz Bezimienni, dzięki którym możemy powiększyć swoje kolekcje, a także które zagwarantują dodatkowe wrażenia podczas walki z Nemezis. Gdańskie wydawnictwo Rebel zaskoczyło informacją o premierze gry Władca Pierścieni – Podróże przez Śródziemie. Gracze mogą spodziewać się wysyłek gry w dniu premiery, czyli w najbliższy czwartek. Obecnie trwa przedsprzedaż. Sanctum to gra przygodowa, która przenosi na planszę rozwiązania znane z gier komputerowych oraz RPG. Premierę tej gry na koniec roku zapowiedziało wydawnictwo Rebel. W związku z konkursem zastanawiacie się pewnie, ile gier w swojej kolekcji ma mój dzisiejszy gość. Zapewniam Was, że dużo, a nawet bardzo dużo. A ja bardzo się cieszę, że przyjął zaproszenie wraz ze swoją lepszą i ładniejszą połówką, bo dzięki temu możemy pokazać, że dziewczyny również grają w planszówki i świetnie sobie radzą. Dziękujemy Asi za zaproszenie z tej strony Gamer TV w osobie Klaudii i Piotrka i przechodzimy od razu do pytań, które zostały nam zadane. Dobra. Twoja, kochanie, pierwsza planszówka i od kiedy grasz? Ale taka najpierwsza. Najbardziej pierwsza to, uwaga, to nie wiem, czy wy pamiętacie, ale to była taka gra Fortuna. Jak byłam bardzo takim małym dzieckiem, mój tata miał tą Fortunę i to tak, jakby ktoś nie wiedział, to taki chyba jeszcze przodek Monopolu, można powiedzieć. Polski przodek Monopolu. I to gra, natomiast potem, kiedy zaczęłam, powiedzmy, no już tak, Piotrek mi zaczął wciągać planszówki, to był o Nexusie, to może ja nic nie będę mówić, obejrzycie sobie nasz materiał gry, w których nie zagram, ale taką rzeczywiście mogę powiedzieć, której zaczęliśmy, to był Blokus i Piotrek wiedział, że lepiej mnie tak pomału jednak wciągnąć te planszówki i wziął mnie, byliśmy wtedy w Serocku na plaży i graliśmy sobie non-stop tego Blokusa, bo tak mi się spodobało. No. To teraz... A jeśli chodzi o moją pierwszą planszówkę, to absolutnie taki magiczny miecz to była. I gra, której do dzisiaj jakoś niespecjalnie pamiętam, to była gra, gdzie wcielało się w amerykańskich zapaśników i sielało. Coś tam wrestling, kompletnie nie pamiętam. Nie pamiętam, jak ta gra się nazywała, ale to można było powiedzieć taka pierwsza obok właśnie magicznego miecza. Natomiast taka po restarcie, to grą, od której znowu zacząłem się interesować planszówkami, to była gra pod tytułem Volsung. To ja nie znam. No taka totalna. Nie, absolutnie nic nie plują, nikt się nie bije, bardzo fajna gra, polecam. No to może drugie pytanie. Dobra. No i tutaj wiem, że to też związane było z jakimś konkursem u Asi. Ile masz gier? To mam. Słuchajcie, tak, ile mam... Gra Kurierzy to historyczna gra, która opowiada o losach kurierów podczas II wojny światowej. Będziemy się wcielać w kurierów, którzy realnie istnieli i będziemy musieli właśnie przekazywać różne ważne meldunki z lokacji do lokacji. Będziemy musieli też uważać na gestapowców oraz okręty Kriegsmarine. Będziemy zdobywać różne ciekawe nagrody za wykonanie meldunków, a także punkty na koniec gry. I osoba, która na koniec gry będzie miała najwięcej punktów z zebranych meldunków, z wykonanych, wygra grę. Gra ma fajne, ciekawe tło historyczne, będziemy się wcielać w realnie istniejących kurierów, to znaczy, którzy istnieli w tamtych czasach, a także w instrukcji możemy się zapoznać z ich biogramami, więc rozgrywka ta może mieć też czysty charakter edukacyjny. Myślę, że to jest świetne do zagrania w rodzinnym gronie, bo mechanika, zasady są przystępne, również bardziej zaawansowani gracze nie będą się nudzili. Gra wtedy, kiedy to rodzinna oraz imprezowa karcianka, w której każdy z graczy będzie układał swoją własną linię czasu z wydarzeń dostępnych na kartach. A mamy tych wydarzeń naprawdę sporo, są to interesujące i nietypowe zdarzenia.
Dodatkowo do tej gry został też wydany dodatek pod tytułem Szalone Fakty, dzięki czemu nasza pula wydarzeń się wzbogaci właśnie o kolejne szalone i nietypowe wydarzenia. Dzięki tej grze naprawdę można się dowiedzieć wielu rzeczy, więc jeżeli szukacie gry edukacyjnej, przy której można się sporo pośmiać, to może być to strzał w dziesiątkę. Jeżeli uwielbiacie słodycze, to warto zaspokoić ten głód grając w grę Niezłe Ciacho, która jest naprawdę bardzo smakowita, ponieważ w tej grze będziemy chodzić po różnych cukierniach i będziemy kupować rozmaite smakołyki. Każda karta będzie nam dawała jakieś punkty dodatnie albo ujemne oraz akcję specjalną, którą będziemy mogli wykonać. A gra skończy się w momencie, kiedy po prostu zabraknie w fabrykach ciast. No i po prostu po zliczeniu punktów wygra osoba, która będzie miała tych punktów najwięcej. Czy dobrze znacie swoją rodzinę oraz znajomych? Myślę, że o tym będziecie mogli się przekonać dzięki grze Nigdy w życiu, w której będziemy zadawać pytania wszystkim graczom jednocześnie. Są one często bardzo zabawne i będziemy potem musieli typować, jak ci gracze odpowiedzieli. Jeżeli nasze typy będą się zgadzały ze stanem faktycznym, to wówczas będziemy za to punktować. Więc jeżeli chcecie zagrać w grę taką towarzyską, dzięki której się lepiej poznacie i przy której będzie dużo śmiechu i dobrej zabawy, to może być strzał w dziesiątkę. Gra Przechlapane to prześmieszna gra rodzinna, w której będziemy wpychać nawzajem swoje pionki do basenu. Nikt nie będzie wiedział, kto jest kim, a naszym celem w grze będzie to, żeby do końca gry pozostać suchym. Na pewno będzie tutaj dużo śmiechu, typowania oraz blefowania. W minionym tygodniu zakończyła się kampania gry Straszydła. Jej twórcom udało się zebrać ponad 51 tysięcy z oczekiwanych 20 tysięcy złotych. Tym samym wszystkie cele kampanii zostały odblokowane, a więc wspierający mogą spodziewać się całkiem bogatej zawartości wraz z możliwością zakupu figurek do tej gry. Za dwa dni, czyli w najbliższy wtorek, startują Łowcy Anno Domini 2114. Kampania polskiej wersji językowej gry The Hunters odbędzie się na platformie Zagram w to. Dla wspierających zapewnione są odblokowane już wcześniej na Kickstarterze progi. Więcej na temat kampanii dowiecie się z mojej rozmowy z twórcą. Materiał dostępny jest już na kanale On Table. Zobaczycie tam także rozgrywaną przez nas jedną z wielu misji, a także mnogość komponentów tej gry z bliska. Lisi puchaterowie mierzący się z kłopotami dnia codziennego w grze Liski Ojojanie zupełnie nie mają problemu w zbieraniu kolejnych wpłat od wspierających ten projekt. Gra ufundowała się już pierwszego dnia, obecnie wartość zbiórki przekroczyła 230% celu, kwotowo gromadząc już prawie 70 tysięcy złotych. Kampania trwa na Wspieram to. Lello, imprezowa gra rodzinna. Taki tytuł nosi kampania gry o tym właśnie tytule, która wystartowała na Wspieram to. To propozycja dla od 3 do 8 graczy, dolny limit wiekowy autor ustalił na 5 lat, a czas rozgrywki na 30 do 45 minut. Jak radzą sobie rycerze, a konkretnie kampania gry Glory a Game of Knights, która odbywa się na Zagram w to, właśnie przekroczyła poziom 200% celu. Kampania kończy się za nieco ponad tydzień, a kto z Was jeszcze nie widział rozgrywki, zapraszam do materiału dostępnego na On Table. Start kampanii na Zagram w to w maju zapowiedziało także wydawnictwo Ogry Games. O ufundowanie polskiej wersji językowej walczyć będzie zdobywca Golden Geek 2017 w kategorii Najlepsza gra wojenna, czyli 878 Vikings Invasions of England. Myślę, że wśród naszych widzów znajdę wielu fanów filmu Planeta Małp. Na Kickstarterze trwa właśnie kampania gry Planet of the Apes. W grze każdy z graczy będzie kontrolował pewną frakcję małp walczącą z oddziałami ludzi. To, co od razu rzuca się w oczy, to tak naprawdę ogromne figurki drzew, na których umieszczali będziemy nasze małpy. W trakcie rozgrywki oczywiście będziemy mogli ulepszać nasze oddziały, aby tak naprawdę łatwiej walczyło nam się z oddziałami ludzi. Gra jest rozgrywana tutaj w formie kampanii, są odpowiednie scenariusze z różnymi nowymi celami, a ludzie są kontrolowani przez system gry. Walka natomiast jest tutaj rozgrywana głównie za sprawą kości. Myślę, że tak naprawdę każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, bo mamy masę figurek, masę znaczników i kart. No i tak naprawdę gra jest realizowana nie tylko w świecie tej nowej planety małp, ale też tej starej, klasycznej. Na pewno słyszeliście o horrorze, w którym grupa bohaterów zostaje porwana przez seryjnego mordercę, a ich zadaniem jest uciec i przetrwać. Ten motyw został poruszony w grze Halls of Horror.
Gracze będą musieli znaleźć wyjście oraz zdobyć dwa klucze. Pierwszym sposobem na zdobycie klucza będzie eksploracja obszarów, a także przeszukiwanie, dzięki czemu gracze będą mogli znaleźć bronię, różne przedmioty przydatne w przetrwaniu, a także klucz. Drugim, dużo ciekawszym sposobem na zdobycie klucza jest wyrwanie go od innego gracza, bowiem od samego początku każdy z bohaterów ma przyszyty jeden klucz do swojego ciała. W grze za graczami będzie podążał oczywiście zabójca, kierowany tutaj przez graczy, a nie przez system gry. Jeżeli taki zabójca dorwie któregoś z graczy i go zabije, wtedy osoba kierująca zabitym bohaterem wciela się w zabójcę. Będzie musiała oczywiście przeszkodzić innym i nie doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie ktokolwiek przeżyje. Kingdom Rush jest tak naprawdę planszową realizacją dość popularnej gry komputerowej, w której każdy z graczy wciela się w jednego z bohaterów o pewnych unikatowych zdolnościach. W trakcie gry będziemy musieli odpierać kolejne fale wrogów, występujące tutaj w formie kafelków. Gra jest pewnego rodzaju grą, taką łamigłówką, grą logiczną, w której tak naprawdę będziemy musieli zarządzać naszymi obrażeniami pochodzącymi od naszych bohaterów i od naszych wież i układać je w taki sposób, aby zakrywały one wszystkie stworki na kafelkach. Dzięki temu będziemy właśnie odpierali te kolejne fale wrogów. Co jest dodatkowo fajne w tej grze, to fakt, że tak naprawdę cała gra jest tutaj w formie kampanii, zatem te łamigłówki nie są takie zupełnie oderwane od siebie, tylko gracze mają motywację, aby kolejny i kolejny raz wracać do tej gry i tak naprawdę dowiadywać się, co będzie dalej. Słuchajcie, ile mamy gier? Nie wiem, to, co nie jestem w stanie się policzyć. To, co znajduje się tutaj za naszymi plecami, to nie jest wszystko. To jest tylko taki jeden z małych fragmentów. Mamy jeszcze w jednym mieszkaniu u rodziców, ja to troszeczkę w szkole też trzymam, mamy też magazyn i czasami po znajomych też rozdaję, żeby nie było. Słuchajcie, mamy około 1574 gier. What? Dokładnie tak. Tyle mamy gier, co jakiś czas ten stan aktualizuje. Na szczęście moja kochana żona żyje w błogiej świadomości, ciebie, że tego tyle gry ma. Gry są wszędzie, pod stołem, nad wszystkimi, w szafkach. Jest tego troszeczkę dużo. No to może trzecie pytanie. No. W co najczęściej gramy? W co najczęściej gramy? To z mojej perspektywy gramy najczęściej tak, jak Piotrek chce w coś zagrać, co znamy instrukcję i nie musimy się znowu uczyć, to jest 51 stan. Wojna narodów, tak samo siadamy. Oczywiście Agricole to jest oczywista oczywistość. Kiedyś 7 cudów pojedynek. To było kiedyś. Dla osób bardzo mocno graliśmy, teraz ale już dawno nie. Trochę przestaliśmy. Cthulhu Światy. Patchwork. O, Patchwork. Którego wyniosłem i tak wiem, kochanie, pamiętam, mówisz mi, że ją go cały czas... go? Nie, jeszcze nie. Wiesz to. Ale on generalnie gdzieś tam krąży. I ostatnio Mr. Jack. O, tak. Słuchajcie, bo to jest taka, znaczy dla mnie jest to lista wstydu, w sensie moja wina, do odcinka tego, kiedyś może pójdzie, bo Mr. Jack to jest stara gra, dosyć stara gra, a ja jakoś niespecjalnie grałem w tę grę, ale strasznie byłem na nią napalony. A, jeszcze Terraformację. I ona była bardzo fajna, no. I Terraformacja Marsa. Tak. To chyba lubię. To takie tytuły. Najczęściej u nas lądują na stole. Nie jest to w Chaos w Starym Świecie niestety. Nie, bo ja nie lubię. No właśnie. Więc patrzcie, nadal jest moją żoną. Czwarte. Twoje ulubione hobby poza planszówkami. Teraz to pierwszy ty. Okej, no to teraz ja będę pierwszy. No to słuchajcie, jakiś bardzo dawny czas temu ja swoją taką karierę studencką zaczynałem nie od historii, tylko dostałem się na historię, ale dostałem się również na fizykę. To było moje odkrycie. To było odkrycie Klaudii. No i fizyka, dokładnie astronomia, no można powiedzieć, pasjonuje mnie do dzisiaj. Czytam sobie, moja kochana żona wspiera to hobby, kupuje mi jakieś różne fajne, ciekawe książki, oglądam masę programów. Opowiadam mi o czarnych dziurach. Opowiadam o różnych rzeczach Klaudii. To jest, można powiedzieć, mój taki druga miłość po planszówkach. Oczywiście na miejscu kompletnie pierwszy jest moja żona, żeby nie było. Nie, to jest moje hobby Jezus. Główne. Ale punktuję, no. Konie, teraz ty. Ja teraz mam ograniczone hobby poza planszówkami, ponieważ mamy malutkie dziecko. Tak, natomiast ja bardzo, bardzo lubię chodzić po górach. Naprawdę bardzo lubię chodzić po górach. I w tym aspekcie jestem różnego rodzaju gadżeciarą. Uwielbiam mieć jakieś takie, wiecie, bidony, które można pić z plecaka, jakieś specjalne kurtki, specjalne spodnie, które można poodczepiać tu, tam, siam. Uwielbiam chodzić po górach. Tu muszę chyba powiedzieć, że to jest generalnie zboczenie twojej rodziny, że musi być wszystko
specjalne. Jakbyście zobaczyli tatę Klaudii Welbego teścia, to po prostu nawet jak idzie, nawet kiedyś kupowaliśmy specjalne rękawiczki do biegania. Wszystko musi być specjalne. Że wydaje mi się, że twoim hobby, kochanie, jest kupowanie specjalnych rzeczy. Wezwał się. Ja też lubię, jak najbardziej. Dobra. No i piąte. Pytanie już ostatnie. Z kim najchętniej zagrałbyś, zagrałabyś partyjkę i w jaką grę? To kto pierwszy? No to ty. A, to moim absolutnie ulubionym zestawem do grania, jeżeli tak można powiedzieć. To jest mój mąż i mój brat. I kiedy gramy w szwagier! Tak, szwagiero jest super. Znaczy to jest troszkę szwagier, nie mój. To jest naprawdę świetnie. Mamy bardzo się dobrze wszyscy, znaczy w tą trójkę dogadujemy. I bardzo bym chciała zagrać w trójkę z nimi, przejść wszystkie kampanie, uwaga, pierwszych Marsjan, ponieważ musieliśmy to przerwać i się nie udało tego zrobić. I Piotrek już nie chcę wrócić, bo nie chcę mu się raz przechodzić przez całą instrukcję, ale gdyby się udało, to chcieli, fajnie byłoby się tak zamknąć, wiecie, na dwa dni z nimi i pierwszych Marsjan. No i Nemezis. Bardzo bym też chciała z nimi w Nemezis pograć. No. No to ja teraz tak... Teraz co ty masz powiedzieć? Teraz, co ja mam teraz powiedzieć? Możesz wybrać inny zestaw. Nie. Wiemy, że nas lubisz najbardziej. Nie, ale nie, rzeczywiście. Jeśli muszę przyznać, że osobami, z którymi najlepiej mi się gra, to rzeczywiście jesteś ty i jest szwagier. Generalnie, kiedy zamykamy się i po prostu sobie gramy właśnie, czy nie wiem, czy w Nemezis, czy właściwie chyba w cokolwiek, no zawsze jest fajnie, miło, ciekawie i przyjemnie. Natomiast jeśli na przykład... Ale na przykład, kochani, może inaczej. Jakbyś miała jakiegoś celebrytę dorzucić do tego zestawu, to kogo byś dorzuciła? Młodego Sztura. Młodego Sztura. Myślę, że to jest... Nie taki młody. Myślę, że da się to załatwić. Natomiast no jak ja bym miał dorzucić, to nie wiem, może... Nie wiem, Nicole Kidman by z nami zagrała, no trudno, no jakoś bym to przeżył, więc, a jeśli chodzi o ale zestaw gier... Ale ja wiem gier... z kim ty bardzo lubisz grać, bo Piotrek jeszcze bardzo lubi grać z Carlosem i z Markiem i to jak mogą, to się tylko spotykają i sobie grają. Ale to jest po prostu, zazwyczaj to się spotykamy, tu dawaj, tego nagrywamy, a później nagrania, a czasami są takie, wiecie, spotkania bez telefonów, bez kamer, bez niczego, gdzie po prostu zaszywamy się, żony są gdzieś daleko, dzieci są gdzieś daleko, a my po prostu sobie gramy, nerdzimy. No. No i właściwie tyle. To dzięki za zaproszenie. Dzięki za zaproszenie. Mam nadzieję, że nie zanudziliśmy was. Miłego dalszego odcinka. Hej! Z naszej strony na dzisiaj to wszystko. Bardzo serdecznie dziękujemy za waszą uwagę i tradycyjnie zapraszamy was na kolejną garść informacji już za tydzień. Tych, którzy jeszcze nie subskrybują kanał On Table, bardzo serdecznie do tego zachęcam, a moich widzów zapraszam do komentowania, lajkowania i oczywiście oglądania innych moich materiałów. Do zobaczenia. Cześć!